Cześć, nazywam się Darek Karsiński i witam na moim kanale YouTube dotyczącym wideo marketingu. Chciałbym się tutaj podzielić paroma moimi wrażeniami i opowiedzieć, dlaczego w sumie tak późno zająłem się wideo marketingiem wideo online. W zasadzie powstrzymywały mnie trzy zasadnicze takie przesądy, które po prostu paraliżowały całą moją działalność, pomimo że gdzieś już od półtora roku wiedziałem, że wideo online, wideo marketing ma jakąś przyszłość. Pierwszą sprawą było to, że wydawało mi się, że jest to dla mnie po prostu zbyt trudne. Bądź co bądź, jestem facetem, który ma ponad 45 lat. No, nie urodziłem się z komputerem pod poduszką. Pierwszy komputer zobaczyłem, może nie tyle zobaczyłem, co zacząłem nim operować, mając lat 36. Pierwsza kamera wideo też mniej więcej, jeszcze stary Panasonic VHS, też była gdzieś mniej więcej w tym wieku. I z tego, co twierdzili znawcy problemu, zrobienie, nie tyle nagranie filmu, co zrobienie dobrego filmu, pocięcie tego filmu, no, wymagało tak specjalistycznej wiedzy, że taki zwykły zjadacz chleba jak ja, no, z pewnością nie mógł sobie poradzić bez pomocy fachowców, no, którzy brali od 1000 zł w górę za krótki filmik reklamowy. Tak szczerze mówiąc, teraz okazało się, że to nie jest wcale prawdą. Po prostu zwykły mit, przesąd, czy cokolwiek, jakieś podobne słowo na ten temat moglibyśmy znaleźć. Cały sprzęt, cała technologia jest w sumie tak prosta i stworzona ku temu, aby zwykły zjadacz chleba, zwykły śmiertelnik jak najprościej mógł ją używać. Drugą sprawą, która mi się wydawała i którą też w zasadzie muszę tutaj obalić, jest fakt, że no, tworzenie wideo, tworzenie filmów, no może nie tyle filmów, co tworzenie dobrze wyglądających filmów, jest kosztowne, jest drogie. No cóż, mogę w zasadzie tylko powtórzyć to, co w punkcie pierwszym. Flip kamera, przykładowo jakieś firmy Sony czy Kodak. O, dzisiaj na przykład byłem w galerii Magnolia, gdzie ktoś mi tam zaproponował flip kamerę firmy Sony. Oczywiście, żeby było jasne, nie reklamuję tej firmy, ponieważ używam kamery GVC, którą kupiłem po prostu tak po prostu kupiłem w oparciu o recenzję internautów. W każdym razie flip kamera, tania kamera, już jest około 600 zł. Jakiś programik typu Pinnacle około 300-400 zł. Także światła, no ważna sprawa, aczkolwiek jeżeli masz dobrze usytuowany pokój, także masz dużo światła dzielnego i parę lamp, no nie kosztuje to za dużo. W najgorszym przypadku możesz kupić po 70 zł dwie lampy konstrukcyjne, jakiegoś pergaminu, żeby troszkę zmiękczyć światło. I jeżeli nie nosisz okularów, no bo które dają refleksy świetlne, wychodzi sprawa idealnie. Co należy podkreślić, flip kamery tworzą małe pliki. Natomiast jeżeli nawet używasz przez przypadek takiej kamery jak ja, GVC Everio, no kupione jeszcze bez wiedzy o zasadach przesyłania filmów na YouTube, możesz po prostu gdzieś za kilkaset złotych kupić dodatkowy zewnętrzny dysk do swojego komputera i magazynować na nim wszystkie swoje kopie zapasowe. Jeżeli w ogóle nie chcesz zainwestować w jakiś program typu Pinnacle, typu Sony Studio, Sony Vegas Studio,
Z reguły jest jakiś programik firmowy, tak jak przy mojej kamerze GVC Everio, Everio Media Browser HD lub bezpłatny Windows Movie Maker. Wprawdzie ich możliwości są ograniczone, ale wydaje mi się, że jak na początek dla początkującego wideo online amatora są zupełnie wystarczające. Sprawę dźwięku przy takich flip kamerach, czy nawet kamerach troszeczkę większej jakości omówię później. Natomiast, żeby było jasne, no, przez pierwsze pół roku po prostu używałem tego mikrofonu, który jest zbudowany fabrycznie w kamerze. No, efekty nie były zbyt rewelacyjne, ale mówię, jak na początek z nich byłem całkiem zadowolony. Ostatnia rzecz, jaką mogę powiedzieć odnośnie kosztów. Konto na YouTube jest dokładnie za darmo. Wystarczy tylko trochę chęci. Oczywiście co innego jest jeszcze zoptymalizowanie tego konta pod Twoją grupę osób, które chcesz, pod Twoją docelową grupę osób, które chcesz, aby Cię wyszukiwały, aby oglądały Twoje filmy. Natomiast jest to tak proste, w sumie bezpłatne. Jeżeli masz już konto Google, to sprawa jest tym bardziej prosta. Kilka prostych ruchów, można by powiedzieć, step by step, wskazywanych w języku polskim przez zarówno YouTube, jak i konto Google. No i nic, tylko kręcić filmy później i puszczać na swój kanał. Ostatnia rzecz troszeczkę wiąże się z poprzednimi moimi obawami, że zrobienie takiego filmu będzie trwało zbyt długo. No, co z tego wyszło, sami widzicie. Szczerze mówiąc, odniosłem pewien sukces w mojej niszy, którą jest medycyna pracy, badania okresowe, badania kierowców, w oparciu o tekst pisany. No, szybko zauważyłem jednak, że inspiracja, że tak powiem, lekko się wyczerpuje, muzy twórcze się wyczerpują i drugim etapem było stworzenie coś na zasadzie content created by users. Treść zrobiona przez moich użytkowników. Mniej więcej polegało to na pytania, znaczy na tworzeniu stron typu pytanie i odpowiedź. Ktoś zadawał mi pytanie, poprawiałem błędy, udzielałem jakiejś odpowiedzi najlepszej w mojej wiedzy. No, naprawdę, jeżeli chcesz coś napisać w chwili obecnej, kiedy każdy człowiek ma swojego, każda osoba ma bloga. No, przebić się przez tą blogosferę nie jest łatwo, aczkolwiek nie mówię, że nie jest możliwe. Natomiast przebicie się przez wideo jest naprawdę, przynajmniej w Polsce, naprawdę łatwe. Po prostu bierzesz, stawiasz kamerę i mówisz. Można wyrazić to, co słowem pisanym po prostu jest niemożliwe. Mój język ciała, body language, jakaś gestykulacja, próba mimiki, no, nawet jeżeli się w czymś pomylę, to no, po prostu ludzka rzecz. Także nie ma więcej wytłumaczenia dla nikogo, że tworzenie wideo trwa zbyt długo. Najciekawszą z tego rzeczą, że najnowsza technologia YouTube, wprawdzie na razie tylko w języku angielskim, pozwala wstawienie napisów. Powiem więcej, jest to taki trik, jest to taki, powiedzmy, gorący temat, o którym wie mało kto, a dający tak rewelacyjne możliwości, że
stosując to w chwili obecnej, przed wszystkimi, dajesz sobie tak po prostu, jest to milowy, 7-milowy krok dla Twoich wideo przed konkurencją. W jakiejkolwiek niszy by to, w jakiejkolwiek niszy by to nie było. Wprawdzie niestety jedynie język angielski wystarczy zwykła transkrypcja tekstu. U nas trzeba jeszcze dopasować to do filmu. Natomiast no, powstają już serwisy online, które zajmują się takimi sprawami, transkrypcją filmów. Ja na początek zacząłem to robić samemu, aczkolwiek w tej chwili zdaję sobie sprawę z potrzeby outsourcingu, że tak powiem, zlecenia to komuś, kto ma więcej czasu, a po prostu zająć się sprawami kreatywnymi, koncepcyjnymi, czyli po prostu tym, abym był słyszany. No i niestety poprzez kanał YouTube. W każdym razie, jeżeli masz ochotę, możesz tutaj w rogu ekranu, jest taki znacznik, też jedna z technologii YouTube, zasubskrybować ten mój kanał na temat wideo marketingu online. Równie dobrze możesz tam zasubskrybować bez pośrednictwa tego znaczka. Na dole są komentarze YouTube, przynajmniej przeze mnie mile widziane. Każdy konstruktywny komentarz chętnie przeczytam. Jest to mimo wszystko dla mnie nowa sprawa. Filmy zacząłem w sumie kręcić gdzieś od przełomu kwietnia, maja 2010 roku. Natomiast rezultaty marketingowe, tych wideo, muszę jeszcze raz podkreślić, są rewelacyjne. Jest to naprawdę w tej chwili narzędzie, póki się o nim być może wszyscy nie dowiedzą, które pozwala Ci przeskoczyć całą blogosferę, w jakiejkolwiek niszy byś nie był. Czyli jeszcze raz zapraszam do komentarzy, zapraszam tutaj do subskrypcji mojego kanału. Już niedługo to wideo